Jest dzisiaj u nas aż 30 stopni, dlatego stwierdziłam, że jest to idealna okazja, żeby nagrać testowanie najdziwniejszych smaków lodów, jakie dostaniemy u nas w Trójmieście. Z tego, co mniej więcej udało mi się wyczytać, to będą to naprawdę ciekawe propozycje, dlatego bez zbędnego przedłużania lecimy do auta. Ale zanim ruszymy autem, to chciałabym wam powiedzieć, że dzisiejszy film będzie bardzo wyjątkowy, ze względu na to, że nie będzie w nim Pawła. Paweł niestety musiał dzisiaj pojechać do Warszawy, ale za to do dzisiejszego odcinka zaprosiłam kogoś wyjątkowego. Tą osobę już poznaliście jakiś czas temu, bardzo ją polubiliście, dlatego stwierdziłam, że fajnie byłoby ją zaprosić i właśnie będziemy po tą osobę jechać. I w trakcie tej podróży możecie oczywiście zasubskrybować mój kanał, żeby być na bieżąco z każdym filmem i zostawić łapeczkę w górę, jeżeli takie odcinki wam się podobają. A tym gościem specjalnym jest Nikodem! No i Marta, ale to tak przy okazji, po prostu nie chciała mi dać dziecka samego. Przywitaj się, przyślij buziaka. Nie, on się wstydzi, on jeszcze jest wstydliwy, ale zaraz się rozkręci, będzie krytykiem kulinarnym dzisiaj. Klikaj, no dawaj, klikaj z ciocią. Jesteśmy już całą rodzinką w aucie. Nikodem siedzi z tyłu, nie wiem czy go widać. Nie, on jest zafascynowany tutaj drzewami. Jedziemy w pierwszą miejscówkę i będzie to w Gdańsku. Właśnie otworzyli przed chwilą i jedziemy zobaczyć, jakie oni mają smaki. Właśnie dotarliśmy na miejsce i pierwszą miejscówką są lody tradycyjne Kwaśniak. Idziemy na lody? On chyba nie jest zainteresowany lodami. Kupiliśmy już lody i takie dwa nietypowe smaki. To była lukrecja i opuncja figowa, czyli smak kwiatów kaktusa, coś takiego, tak nam pani tłumaczyła. Dobra, ja pierwsza smakuję, to jest lukrecja. Z lukrecją jedynie kojarzą mi się takie czarne słodycze, w sensie czarne żelki czy coś takiego. Lody o dziwo są brązowe, więc nie wiem jak to będzie smakować. O fu, a to jest gorzkie, o fu. Masz Marta, posmakuj. Jakby takie kawowe, no, nie? Trochę tak, no jakby z kawą, ale nie najgorsze. Teraz Nikodem, smakujesz? Nikoś, dawać. Dobre? Chyba mu nie zasmakowało. O! Jednak je, czyli są dobre. No, na ile oceniasz Marta? Na 10, w skali od 1 do 10. To takie 5. Ja lukrecję oceniam na taką 4, bo zdecydowanie mi nie smakuje. I tutaj mam opuncję figową. Dobra jest! Takie mega słodkie, ale jednocześnie kwaśne. Bardzo dobre. Czuć takiego kaktusa. Nikuś, zobacz jaki dobry nut. Ten jest dobry, nie? A nie, tamtemu bardziej smakował. Tamtemu bardziej smakował. Czyli według Nikodema lukrecja była zdecydowanie lepsza. Jak dla mnie opuncja figowa wygrała i temu sorbetowi daje tak 7 na 10. A ty Marta? Ja też taką 7 dałam, no, bo nie wiadomo co nas dalej czeka. Zajadamy lód do końca i jak się okazało, kolejna miejscówka jest tuż obok. Dlatego widzimy się za chwilkę. Kolejnym miejscem, do którego idziemy, to Słony Karmel. Z tego co mi się kojarzy, to jest taka sieciówka bardziej, bo jest ona i w Gdańsku, i w Sopocie, i w Gdyni. I takim najdziwniejszym smakiem, jaki tutaj znaleźliśmy, to cytryna z bazylią. Mi dalej pachną ręce. Tak, lukrecją. Ja muszę gdzieś umyć ręce, bo posmak lukrecji też został w buzi i to tragiczne były te lody. Wydaje mi się, że za dużą ocenę im dałyśmy. No, też mi się tak wydaje. Dobre, ale na początku jest posmak jakby się to pizzę, a potem czujesz cytrynę. Jakby pizzę z lemoniadą. No. Ale mają kapitana opalonego. Tak, prosto z morza. Nikodem tutaj kapitanem jest. Nie, ja bardziej najpierw poczułam cytrynę. Tak? No, niż bazylię, ale najpierw... czuć też bazylię, ale taki orzeźwiający. Orzeźwiający, nie? Bardzo dobry. No, proszę. Cytryna, trochę kwaśna. Dobry lód? Taki dobry. Smakuje. Ja tutaj daję 8, bo bardzo mi smakuje ten lód. Serio taki orzeźwiający, jakby się piło taką lemoniadę. Na pewno jest to najlepszy lód, jaki do tej pory jedliśmy. No, też bym dała 8. I Nikodemowi... 7 to nie wiem, czy taka nie za mała, a 9 trochę za wysoko, nie? Bo nie wiadomo, co będzie później. Nikodem, no, smakowało ci? Dobry lód był? Teraz wracamy do auta i widzimy się w Sopocie. Po kolejne lody idę sama, ze względu na to, że Nikodem nam zasnął i Marta zostaje z nim w aucie. Idziemy zobaczyć, jakie tutaj są smaki. Udało mi się tutaj zdobyć 3 smaki, Marta. Dobra. Pierwszy smak tutaj to jest, dobrze, że Nikodem śpi, bo to jest whisky. Dobra? No, czuć whisky? Nie, czuć nie. Dobry jest. No. Mogłabym zjeść. Jak takie ciasteczko. Tylko muszę zaraz jechać autem, więc dużo nie zjem. No, wczoraj myślę, że nawet jak będzie na całego, to nawet może być, że to nie ruszyło. Myślisz, że nie? Ja tutaj daję taką 7. Jest bardzo dobre. Ja 8. Naprawdę, nawet nie czuć tego alkoholu. No nie czuć, no. Kolejnym smakiem, jaki tutaj zdobyłam, smak korzenny. O fu, nie. Korzenny to się kojarzy ze świętami z ciasteczkami. No, z takimi piernikami, no. Ja bym tutaj dała taką 4. No, nie pasuje to do lodu. Nie? Też 4 daję. No. I ostatnim smakiem, jaki tutaj znalazłam, to jest malinowa beza. I w sumie ja nigdy nie jadłam bezowych lodów, dlatego wzięłam, żeby posmakować sobie. Smakuje jak McFlury z McDonald's. Czuć mocno malinę, ale beza też. No, takie nawet spoko. Mega dobre. To zjem do końca. Tutaj w tej bezie daję... Ja chyba daję 9 w bezie. No, może być 9. W ogóle zobaczcie, co się stało z autem. Musimy jechać na myjnie. O, już jest czyste. Mam nadzieję, że Paweł nie będzie oglądał tego odcinka. Właśnie co oglądam. Miał być odcinek bez ciebie. Polerujesz auto. Polerujesz auto. Polerujesz samochód. Zobaczcie, jak słodko śpi. Tym razem nietypowy smak, który znaleźliśmy, to gruszka z jaśminem i koprem włoskim. Smakuj, Marta, pierwsza. Jestem ciekawa, bo to jest gruszka z koprem, z jaśminem. Takie rzeczy nietypowe. Ale czuć tylko gruszkę. Gruszka jest tak intensywna w ogóle. Ja sobie kupiłam sok wczoraj, też z gruszką, z jabłkiem i z bananem i było czuć tylko gruszkę w tym soku. Niesamowita historia. Wszyscy chcieli to wiedzieć. Po chwili czuć taką gorycz. Niedobre to. Ja tutaj dwójkę. A ja czwórkę. A Nikodem? Nikodem wstał, proszę bardzo. Degustator. Niedobre. Czyli Nikodem jest zgodny z ciocią. Lody są niedobre. A kolejną lodziarnią będą Dzień Dobry Lody. Mamy dwa smaki. To jest matcha z wiśnią. Najpierw ten smakujemy, bo on się bardziej roztapia. Matcha to herbata, tak? Tego co kojarzę. Dobre, nie? No. Tak też myślałam, że będzie dobre. Bardzo dobre jest. Tu taką zieloną herbatę trochę. I trochę wiśni. Dobry? Chyba mu smakuje. Ja daję tutaj taką 7, bo jest taki ok, ale bez szału. Ja 8. A tutaj mamy ananasa z ogórkiem. Ja podziękuję. Jaka mina. Niedobre. Smakuje jak sałatka na grilla. Ale nie, czuć takiego ogóra, fuj. Tutaj daję 2, to jest okropne. No. Dajesz jaką cenę? Też 2. Dobra, Nikoś, smakuj. To zdecydowanie najgorszy lód, jaki dzisiaj jadłyśmy. Zdecydowanie. I ostatnią miejscówką, którą zwiedzimy dzisiaj w centrum Gdyni, jest Bosco. Niestety nie ma żadnego ciekawego smaku. Niestety, tak jak już mówiłam, nie było żadnych nietypowych smaków. Dlatego kupiliśmy sobie lemoniadę, bo już nie wytrzymujemy w tym słońcu. Idziemy do cienia i jedziemy w kolejną miejscówkę. Nikoś, czy widzowie powinni zostawić łapkę w górę? Nie. Nie powinni? No jak to? A dobre były lody dzisiaj? Nie, nic ci nie smakowało dzisiaj? Nie, wybredny jesteś, co? Dzisiaj kolejny raz odwiedzimy taką trójmiejską sieciówkę lodów, czyli drugi raz pójdziemy do tradycyjnych lodów Kwaśniak. Zobaczmy, czy tym razem uda nam się znaleźć coś nietypowego. Udało mi się znaleźć takie lody, że to jest szok. O fu. Czujcie, one pachną? Chlebem? To nie są chlebowe, ale były też chlebowe. One też pachną takim chlebem, taką kromką chleba. Wiesz co to jest? Co to jest? A weź posmakuj. Posmakuj i powiedz co czujesz. Gorzej pachną niż smakują, ale... Wiesz co to jest? Gorgonzola. O fu! Najgorszy ser świata. Z orzechem i z czymś jeszcze. Najgorszy ser świata. O fu, to jest niedobre. Po co żeś to wzięła? No bo dziwne smaki smakuje. No nie smakuje tak... Nie smakuje tak to dobrze. Źle. Ja bym to dała 3, bo to chodzi o jakby samo połączenie smaków. Gorgonzola z orzechem i chyba jagody? Nie wiesz to ode mnie, ten smak tego sera w buzi. Nie? 2 daje. 2? No, tragiczne to jest. Nie, on nie chce. On nie chce, on poczuł zapach i on już nie chce. Czyli Nikodem też daje sobą ocenę. I ostatnią miejscówką dzisiaj, którą wypróbujemy, jest Vanilla Ice. Jest to taka budka na obrzeżach miasta. I już idziemy sprawdzić, jakie mają smaki. Było kilka nietypowych smaków, ale tylko jednego nie jadłyśmy i była tu kawa z gruszką. Smakuj, Marta, pierwsza. Dlaczego ja pierwsza? Bo ja nie lubię kawy. Dobre? No, czuć kawę. Mocno? No. Nie czuć w ogóle gruszki. O fu! Ja daję 1. Ja nienawidzę kawy. I wszystko, co jest po smaku kawy, jest dla mnie okropne. Jak chcesz, to możesz jeść tego loda. Ja daję 2. 2? Więc to był jeden z najgorszych lodów, które dzisiaj jedliśmy. Jeżeli takie odcinki wam się podobają, to oczywiście stawcie łapeczkę w górę i subskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco z każdym filmem. Możecie wpadać na nasze Instagramy, a my widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia, pa!